Witajcie z powrotem. Jesteśmy właśnie z księdzem Tomaszem w pokoju gościnnym. Witam serdecznie. Szczęść Boże. To właśnie w tym miejscu odbywają się m.in. spotkania z beneficjentkami, a w obecnym czasie odbywają się również prace wolontariackie. No właśnie, księże Tomaszu. Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę, jak wygląda sytuacja w Polsce, ale też za granicą. Jak w takim razie przebiega praca Fundacji Małych Stópek w czasie pandemii? Oczywiście ona musiała ulec zmianie, tak jak w każdym innym miejscu. Także i w Fundacji nie ma tych bezpośrednich przygotowań, chociażby do Marszu dla Życia. Nie ma tych bezpośrednich tutaj kontaktów z osobami, które potrzebują pomocy. Ta praca przeniosła się do internetu aby poprzez internet aktywizować wszystkich innych, którzy z nami współpracują. I dlatego też, idąc w duchu Marszu dla Życia, zrobiliśmy następny krok. Krok, który i tak musi być po Marszu dla Życia, a więc krok konkretnego działania. I tym konkretnym działaniem w odpowiedzi na zaistniałą sytuację było zainicjowanie zbiórki funduszy na zakup respiratora. Taki był plan, respirator po Marszu dla Życia, który się nie odbył. Bardzo szybko okazało się, że to nie będzie respirator, bo pieniędzy zebraliśmy o wiele więcej, ale w trakcie także został rzucony pomysł. Dlaczego by na ten respirator nie mieli złożyć się księża, którzy współpracują z Fundacją Małych Stópek? Taką prośbę też wystosowałem do znanych mi księży, z którymi kontakt miałem telefoniczny. Powysyłałem wieczorem do wszystkich SMS-y, nie tylko do tych diecezji, w której jest Fundacja Małych Stópek, ale do księży z terenu całego kraju. Rano obudziłem się i zobaczyłem w swoim telefonie ponad 100 SMS-ów, które do mnie nadeszły. Wszystkie z informacjami od księży, którzy wpłacili konkretne pieniądze na zakup respiratora. Ten respirator od księży został zbierany w ciągu następnych 2-3 dni i następny respirator w sumie uzbieraliśmy fundusze na zakup 4 respiratorów, w tym 2 od księży, 2 od darczyńców Fundacji Małych Stópek i są jeszcze fundusze, które będą zbierane także na respiratory, jeżeli nie uzbieramy, to na inne pomoce dla medyków. Konkretna inicjatywa w tym czasie, gdyż Fundacja Małych Stópek działa w duchu encykliki Jana Pawła II, Evangelium Vitae, traktujące o wartości życia od poczęcia do naturalnej śmierci, a więc rozumiemy, że w tym przedziale nie tylko mieści się troska o nienarodzonych, o małe dzieci, tak jak to jest w domenie Fundacji Małych Stópek, ale także troska o każde życie, chore, niepełnosprawne, osób opuszczonych, bezdomnych. Dzisiaj troszczymy się o tych, którzy będą potrzebowali, czy też potrzebują takiego sprzętu. Dlatego też został on zakupiony. Ale poszliśmy dalej. Nie tylko respiratory. Także i zainicjowaliśmy zbiórkę krwi. Pod tym samym hasłem, co Marsz dla Życia. Bo Marsz dla Życia miał być pod hasłem jak nie ty, to kto? Mówimy oddaj krew. Jak nie ty, to kto? Oddaj krew. I zachęcamy krwiodawców do tego, aby przesłali do nas fotkę ze stacji krwiodawstwa ze swoim adresem, a my tym osobom prześlemy ten brelok, pamiątka z Marszu dla Życia, który się nie odbył, z wizerunkiem księdza Stefana, kardynała Stefana Wyszyńskiego i z jego słowami, jakże mocnymi, jesteśmy gotowi śmierć ponieść, aniżeli śmierć zadać bezbronnemu. I te pamiątki przekażemy właśnie tym, którzy dokonają donacji swojej krwi w najbliższym czasie, bo rozumiemy, że ta krew będzie bardzo, bardzo niedługo potrzebna wtedy, kiedy ruszą operacje, mam nadzieję, po tym czasie ostrej pandemii. Następna inicjatywa, w duchu też Marszu dla Życia. Następny krok, bo marsz to jest, nie jest jeden krok. Nie stoimy w miejscu, idziemy dalej. Następna inicjatywa to szycie maseczek. Wydawało się to takie proste. No, uszyjemy kilkanaście, a może 10 000 maseczek. No ale żeby one zostały uszyte, potrzebny jest materiał. I to materiał bawełniany i do tego jeszcze materiał ten, który jest tą właściwą osłoną fizelina.
okazuje się, że ani jednego, ani drugiego nigdzie nie można kupić. Hurtownie świecą pustkami. Jeżeli można kupić, to w małych ilościach i po dużej cenie. Udało nam się zakupić 1500 metrów fizeliny. To jest bardzo dużo tego materiału. I także kilka bel materiału bawełnianego. Dzięki temu ruszyła produkcja maseczek. W siedzibie Fundacji Małopolskiej. Tak, między innymi w tym pokoju, który został to jakby przejęty przez panią Bernardę, która tutaj rozkłada maszynę do szycia i szyje te maseczki. Także i siostry zakonne szyją te maseczki. Inne wolontariuszki Fundacji Małych Stópek, tak abyśmy uszyli ich jak najwięcej i przekazali gdzie? No do tych miejsc, gdzie są potrzebne, a tak często można powiedzieć, potrzebują, żeby je otrzymać, bo sami nie zakupią. To są domy dla bezdomnych, to są domy samotnej matki, gdzie też przyślemy te maseczki jakieś do DPS-ów. W każdym razie chcemy, żeby one tam trafiły. To są maseczki wielokrotnego użytku, nie te jednorazowe, które tak naprawdę są tylko na pół godziny noszenia, ale te, w które się wkłada fizelinę się wyrzuca, maseczkę się pierze i pasuje. To jest akcja, która teraz nas zajmuje i to jest naprawdę bardzo duży wysiłek. To nie jest takie proste. Jedna osoba sprawna przy maszynie kilkadziesiąt sztuk może zaledwie uszyć, a więc naprawdę tutaj trochę czasu potrzebujemy, żeby te maseczki uszyć, przekazać tam, gdzie powiedziałem, ale także i tym darczyńcom, którzy złożyli się na materiał, bo to wszystko kosztowało 15 tysięcy złotych. Prawie tą sumę już uzbieraliśmy i jesteśmy wdzięczni za te darowizny i dlatego też odwdzięczymy się taką maseczką. Czyli można powiedzieć, że zamiast maszerowania jest czas na konkretne, realne działanie, bo respiratory były najpierw, później krew dla życia, tak. Zbiórka krwi, która dalej wciąż trwa i szycie maseczek, które też tak, jest tak. Na bieżąco tutaj przeprowadzane w fundacji. Tak, oczywiście. To są te działania, które są odpowiedzią na wyzwania tego czasu. Mówimy o pandemii, ale też pamiętajmy o jednym, że Fundacja Małych Stópek pomaga przede wszystkim kobietom w ciąży i my nie możemy zaprzestać tej pomocy. To nawet można powiedzieć, że w tym czasie pandemii tych spraw jeszcze nam przybyło. Mamy więcej telefonów, mamy więcej problemów zgłaszanych i próśb o pomoc. Więcej niż normalnie, a jest wszystkiego tak naprawdę mniej tego kontaktu, mniej darowizn, mniej osób, które nam bezpośrednio pomagały, a więc musimy zintensyfikować naszą działalność, chociażby tą internetową i tą przez telefon, aby zaradzić tym potrzebom, aby pozyskać także darczyńców. Dlatego też z tego miejsca proszę, aby każdy, kto może, żeby dopomógł Fundacji Małych Stópek. A w jaki sposób obecnie pomagamy tym nienarodzonym kobietom w trudnych sytuacjach życiowych, kobietom w ciąży? Chociażby przed chwilą dostałem informację z drugiego krańca Polski, bo z okolicy Lublina, gdzie po pierwsze na pomoc tej kobiecie w ciąży przekażemy potrzebne fundusze na wynajęcie mieszkania. Przekażemy także fundusze na sprawy takie bieżące, aby było co do garka włożyć dla tej kobiety. I już szykujemy paczki, które będą za ileś tam miesięcy potrzebne dla dziecka. Pieluchy, wózek, kurzeczko, chemia kosmetyczna, chusteczki, to ubranka, tego jest bardzo dużo i to już musimy teraz szykować, nawet jeżeli to dopiero będzie potrzebne za pół roku. I to jest działanie, które nie wymaga bezpośredniego kontaktu, wystarczy ten kontakt telefoniczny, zaufana osoba na miejscu i tutaj nasza działalność w pozyskiwaniu funduszy i w przekazywaniu tego, co jest potrzebne. I takich działań mamy naprawdę bardzo dużo. No właśnie, bo w ubiegłych tygodniach przeprowadzaliśmy również przeróżne prace w Domu Samotnej Matki w Poczelinie. Może coś na ten temat ksiądz mógłby zradzić naszym odbiorcom? One są ciągle przeprowadzane. Można powiedzieć, że ta cała pandemia nas zaskoczyła, jak i wszystkich w Polsce. I nas zaskoczyła wtedy, kiedy byliśmy u początku bardzo ważnej i drogiej i inwestycji w Domu Samotnej Matki, a mianowicie
położenie bruku, polbruku na powierzchni dokładnie 420 metrów kwadratowych. Nie mogliśmy z tego zrezygnować, gdyż już była ta praca zaliczkowana, ale też ciężko by nam byłoby skończyć, bo nie mieliśmy pieniędzy na dokończenie tej inicjatywy. Dlatego też i w trakcie prosiłem już darczyńców, pomóżcie, abyśmy zakończyli tę inwestycję, która jest bardzo potrzebna. Może powiedzieć, czy ten polbruk jest taki konieczny. No jeżeli ktoś wychodzi z wózkiem, z dzieckiem i brnie po błocie, no i to naprawdę nie jakimś takim małym błocie, ale jesień i wiosna, szczególnie po deszczach, takie, że nie można przejść, nie można wejść do środka, do domu, nie pozostawiając śladów błota, no to jest on naprawdę bardzo, bardzo było potrzebne, a tym bardziej, że wjeżdżające samochody, a nieraz i przyczepy z drewnem do tego domu, tworzyło się, to otoczenie tworzyło się takie niezbyt dobre wokół tego domu, dlatego postanowiliśmy, że zrobimy po pierwsze ten polbruk, ale także i chodnik z dojściem i zagospodarowanie terenu, tak aby za kilka miesięcy mogły tam się bawić małe dzieci, a do tego jeszcze trochę potrzeba jeszcze trochę pracy i to są prace, które cały czas się toczą i myślę, że jeszcze jakiś czas tam kilka osób popracuje bez kontaktu z osobami mieszkającymi w domu samotnej matki. To jest bardzo ważne, bo wszystkie tego rodzaju domy są, można powiedzieć, odcięte od świata. To mają takie instrukcje odgórne, dlatego też nawet jeżeli pracownicy piją kawę, to wszystko to jest na zewnątrz, tak żeby nie wchodzić do tego domu, nie tworzyć zagrożenia. Wiele prac remontowych, dużo wsparcia materialnego, które udziela Fundacja Małych Słupek, ale nie można zapomnieć również o tym dziele duchowym, czyli o dziele duchowej adopcji dziecka potrzebnego. W jaki sposób Fundacja realizuje ten wymiar duchowy? Ten wymiar duchowy tak bardzo ważny, bo bardzo często, gdy mówimy o naszej działalności, ograniczamy tylko i wyłącznie do działań takich materialnych, namacalnych, fizycznych. No, to oczywiście jest bardzo ważne, ale musimy zrozumieć jedno, że różnego rodzaju nasze działania nabierają impetu wtedy, kiedy ten wymiar duchowy jest bardzo dostrzegalny, ale także on jest tutaj jakby doceniony. I tak też jest w Fundacji Małych Stópek. My wiemy o tym, że duchowa adopcja dziecka poczętego jest tym duchowym, najważniejszym naszym dziełem. Dlatego 25 marca uroczyście, nie tylko u nas, ale w całej Polsce podejmujemy duchową adopcję dziecka poczętego, później każdego 25 i przy każdej innej okazji ponawiamy, czy też osoby, które jeszcze nie podjęły, podejmują duchową adopcję dziecka poczętego. W tym roku jeszcze nastąpiło takie zintensyfikowanie tego dzieła duchowego poprzez to, że każdemu, kto podjął duchową adopcję dziecka poczętego, to ona się zgłosi, wysyłamy modlitewnik z rozważaniami na każdy dzień z tych 280 dni duchowej adopcji dziecka poczętego, z rozważaniami danej tajemnicy Różańca Świętego. To jest tak ważne dzieło, że przykładamy do tego bardzo dużą wagę i rozwijamy chociażby aplikację na telefon Adoptuj Życie, gdzie podejmujący duchową adopcję dziecka poczętego mogą śledzić rozwój prenatalny nie tylko poprzez animację, ale także i USG, usłyszeć bicie serca i znaleźć tam więcej informacji. Mogą to śledzić w Polsce, bo w języku polskim, mogą to śledzić także i w krajach angielskojęzycznych, i we Francji, i na Ukrainie, bo te języki mamy już jakby w aplikacji obecne. Szykujemy następne przykłady, tak aby jak najwięcej osób na świecie mogło w tym dziele, wielkim dziele uczestniczyć. I to jest bardzo ważne dzieło, które
które jest, można powiedzieć, z tych dzieł duchowych, naszym sztandarowym. Duchowa adopcja dziecka poczętego. Czyli to jest fundament naszych działań. Fundament, tak, modlitwa, tak? Tak, tak, modlitwa, a przechodzimy z modlitwy, wstajemy do boju. Do marszu dla życia, który niekoniecznie musi być tym marszem przez ulicę danego miasta, ale tym marszem poprzez pomoc konkretnym kobietom w trudnej sytuacji, a będącym w stanie błogosławionym, po urodzeniu dziecka, rodzinom, bezdomnym, w mniejszym oczywiście wymiarze, bo nie można wszystkimi się zajmować. My jakby najbardziej nas tutaj nie tyle, że interesują, ale jesteśmy ukierunkowani na pomoc kobietom w ciąży. To jest nasz marsz dla życia. Czyli można nawiązać do tegorocznego hasła Marszu dla Życia, bo jak nie ty, to kto? Tak, to jest wezwanie do każdego, tak aby nikt nie powiedział, że Marsz dla Życia to ma robić tylko Fundacja Małych Stópek w Szczecinie, czy w innych miastach inna organizacja. Nie, Marsz dla Życia to jest ta konkretna pomoc, która powinna być w działaniach każdego z nas. Nawet powiem więcej, że lepiej byłoby, aby każdy z nas się tym zajął, niż jakaś organizacja, bo żadna organizacja tego nie zrobi dobrze tak, jak osoba, która jest w bezpośrednim kontakcie z osobą potrzebującą. Dlatego zanim ktoś jakieś fundusze przekaże takiej organizacji jak nasza, czy też innej, niech rozglądnie się wokół siebie, czy nie ma czasem osoby, której może pomóc. Jeżeli jest taka osoba, to bardzo dobrze, niech się zajmie. Jeżeli nie będzie sam, organizuje też inne osoby. A jeżeli takiej możliwości nie będzie, pomocy, czy też takich osób w środowisku, jest Fundacja Małych Stópek, prosi o pomoc. My tę pomoc przekażemy już konkretnym osobom we właściwy nam sposób. Po każdym marszu duchowa adopcja była podejmowana. Tak też będzie i teraz. Za chwilę przeniesiemy się pod obraz Matki Bożej z Guadalupe, aby wspólnie podjąć duchową adopcję dziecka poczętego. A w międzyczasie zapraszamy do posłuchania kolejnego hymnu Marszu dla Życia. Subskrybuj nasz kanał na YouTube. Bóg zapłać za wasze wsparcie. Wspierając nasz kanał, pomagasz tworzyć kolejne treści. Więcej informacji w opisie filmu.